Siemanko. Kolejny film z cyklu Gadające ręce. Podchodzę teraz drugi żarówek Narwa. Moje poprzednie żarówki, które widzicie tutaj, mój test, to był jeden z pierwszych moich filmów i twierdziliście, że jest nierzetelnie, że niewidocznie, więc podejdę do tego jeszcze raz. Mam tu nowe żarówki, ponieważ tamte się zepsuły. Poszły na reklamację, oczywiście sprzedający przysłał mi nowe. Problem w tamtych był taki, że uszkodził się wentylator, doszło do przegrzania i no i się uszkodziły. Dlatego wcale ich nie dyskwalifikuję, jeżeli o to chodzi, bo normalnie powinny być zamknięte w kloszu, no akurat w moim aucie w kloszu. Taka zaślepka powinna być, w moim aucie tych zaślepek nie ma już od początku. Nie ma w ogóle przeznaczenia tam na zaślepkę. Po prostu żarówki zawsze są odkryte, no i ten wentylator gdzieś dostał pyłu widocznie. No i się uszkodził po prostu, zatarł się, zatrzymał. Wysłałem na reklamację, było chyba 8 dni do końca gwarancji, bez problemu wymienili mi na nowe. Dobra, jeszcze raz, otwieramy je. Są to żaróweczki Narwa HB3, HB3, HB4, ponieważ w Mitsubishi Outlander akurat takie posiadam. Nowy zestawik, dwie uszczelki i w komplecie żaróweczki. Dobra, właśnie. Są tu takie żaróweczki. 12-24V, 24W. No i ten wentylatorek w tamtych właśnie się uszkodził i się przegrzały, bo dociskałem, to zaczęły działać. Więc byłem bardzo z nich zadowolony, więc stwierdziłem, że wezmę jeszcze raz takie same. Tylko dzisiaj chcę pokazać Wam test. Przejadę sobie po prostu tą samą drogą na tych samych ustawieniach aparatu, żeby nie było przekłamań. Pojadę. No i przetestujemy. Zrobię trasę. Krótką trasę po ciemku, krótką trasę podczas latarni. Akurat mamy śnieg, więc zobaczymy, jak to w śniegu będzie wyglądać, bo takich testów bez śniegu jest dość sporo. No i dobra, przechodzimy do samochodu i sprawdzamy. Tutaj postanowiłem sobie dograć tą narrację, ponieważ nagrywałem dwa materiały, jeden po drugim i w jednym mówię, że jadę na LEDach, znaczy na żarówkach, w drugich na LEDach. A chcę Wam to pokazać porównanie od lewej do prawej, dlatego dogram tą narrację. Kamera jest ustawiona w tryb manualny, żeby nie było przekłamań w obrazie, w kolorach i w odcieniach. Cofnijmy sobie to nagranie jeszcze raz od początku, bo tutaj były fajne szczegóły widoczne. Już z tej odległości po lewej stronie widać baner, już widać na nim napisy. Po prawej stronie na zwykłych żarówkach nadal tego nie widać. Widać różnicę w kolorze od blasków na naczepie tira. Na LEDowych widać wyraźnie żółte, a na zwykłych żarówkach takie pomarańcz padające. Lewa strona pobocze, wyraźnie widać więcej szczegółów na polu. Prawa strona pobocze tak samo. Na LEDach widać dużo więcej szczegółów. No i tutaj wydaje się totalna ciemnica, lecz tak kamera była ustawiona, nie chciałem już tego ruszać. A w rzeczywistości oczywiście widziałem dużo dalej. Tutaj też wydaje mi się dużo więcej szczegółów widać w oddali. No, choćby nawet ten znak jest bardziej według mnie widoczny. Ale zróbmy sobie porównanie linii odcięcia. Podjadę teraz do wiaduktu na ścianę, mniej więcej w tym samym miejscu. I tak to się prezentuje. Widać dwie wyraźne linie odcięcia. Tutaj wyjeżdżając zobaczyłem bardzo dużą różnicę na tym zakręcie, jak widać kontrast między LEDami a zwykłymi żarówkami. No i jeszcze kilka przebitek z takiej dłuższej odległości. Według mnie LEDowe żaróweczki, o ile można je tak nazwać, świecą troszeczkę dalej. Jak się porówna te dwa obrazki, to jednak no jest różnica, nie ma co ukrywać.
No i dobra. Wnioski wyciągnijcie sobie sami, czy warto, czy nie warto. Chciałem tylko przypomnieć, że w Polsce jeszcze nie można używać takich żarówek LED-owych, ponieważ my jesteśmy troszeczkę do tyłu. W Niemczech już można używać niektóre modele. No, u nas jeszcze musimy na to poczekać. Tak przydatny dla Ciebie był ten film, tak z takiego testu zostaw tam gdzieś łapkę. Łapkę w górę, łapkę w dół, jak Ci się nie podobało. Subskrybuj kanał, będę wrzucał, staram się. W tamtym roku wystartowałem, lecz no, miałem dużo innej roboty. W tym roku mam zamiar nagrywać więcej filmików. Także zostaw subika i do następnego. Żeby nie przekłamywało obrazie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No. Co się stało? No zdech, no. No i dobre, dalej w tych samych ustawieniach. Oh my God, you are the devil.